Hej, cześć, witajcie, jestem Maksym Polska i słuchajcie, w ostatnim odcinku troszeczkę mikrofon miałem za blisko, tak więc teraz go troszeczkę dalej odstawiłem, jest bliżej klawiatury, ale przez dźwięki, z których nie będzie słyszalna moja klawiatura, to się nie obawiajcie. Tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że teraz mikro będzie ok, jak nie, to go odstawię, kurde, 2 metry ode mnie najlepiej. Jesteśmy w Władca Pierścieni, War in the North, wojna na północy. Jesteśmy wojownikiem, przy którym pewnie zostaniemy, ale także pokażę wam tamte postacie, jakby ktoś chciał po prostu sobie kiedyś zagrać nimi i by nie wiedział, czy warto. Tak więc my to sprawdzimy w przyszłych odcinkach, bo na razie zmienić postaci chyba nie mogę. Od razu warto wspomnieć, że gra się nie zapisuje tak po prostu, że klikacie F5, skrót na przykład szybkiego zapisu lub wchodzicie w menu i zapisz grę. Niestety tutaj są momenty, gdzie jest autozapis i to wszystko. Ale autozapisy dosyć często, więc spoko. Co prawda ja mówiłem, że nigdy takich gier na lespie nie będę brał, gdzie nie można zapisać, ale to były czasy, jak po prostu było trudno mi nagrywać. Z jakich przyczyn, to się dowiecie może kiedyś. Zawsze próbujemy oczywiście w łeb, im wyżej strzelimy. No i po co ogólnie jest łuk? Słuchajcie, łuk przydaje się w takich momentach, jak wiemy, że mamy mało życia, wiemy, że nie zdążymy użyć potki. O, a nie zdążyłem go wykończyć. O, gościołem! Fuck yeah! Zdobywając doświadczenie, awansujesz na wyższy poziom, dzięki czemu możesz rozwijać umiejętności oraz atrybuty twojej postaci, co widzieliśmy w poprzednim odcinku. No i widzicie, pasek w lewym dolnym narożniku się zaczyna zapełniać, bo zaczęliśmy sobie ekspić. No i patrzcie, tu w krzakach na przykład jest taka skrzynka i beczka. Podchodzimy i po prostu to atakujemy i wypadają strzały i hajs. I patrzcie, mamy wypisane 6 strzał i tam monetę dostaliśmy. Czasami trzeba więcej razy uderzyć. Nie wiem, na co nam jest hajs potrzebny w tej grze tak naprawdę póki co, no bo mówię, no grałem tylko pół godziny. Daleko nie zaszedłem, może później w mieście można coś normalnie kupić. Czasami nic nie ma, o widzicie. Nawet sam tego nie widziałem. Myślałem, że w każdym jest chociaż jakiś tam grosik hajsu. No i warto naprawdę zaglądać. Nie wiem, czy tu coś jest. Nie, niewidzialna ściana. Dobra, nieważne. Bo co nas prowadzi, widzicie, nie? To jest taki pierwszy, jakby nas wprowadza tutaj w to wszystko. Patrzcie, monety i kolejne 6 strzał. Fajnie, bo strzały, no mówię. Jak mamy mało health'a, odchodzimy po prostu takim unikiem. Spację klikamy po prostu i nas, wiecie, przez przeciwników nawet możemy się przedostać, tak? Zawsze szuka luki i nas po prostu wywala poza koło bicia się z nimi. I możemy wtedy tylko cyk, 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 i naprawdę i nawet nie zdążą podejść. No chyba, że leci na was z pięciu, nie? No to trochę problem jest. Przejdź dalej. I teraz jest autozapis na przykład, nie? Co taką scenkę? O, pierwszy łucznik. O, ho, ho. Are you fucking kidding me? Też mam łuk. O ty, bitches. Wow, wszystko trafiam. O, tu już go zabi... AŁA! Headshoty. Oh fuck yeah. O cholera, nie trafiłem. Dobra, zabity. O, a tutaj zwykły mamy pan. Jep, jep. Wykończony exp dodatkowy, proszę bardzo. A mamy tu kolejny, dobra. Już się nimi zajmujemy. I patrzcie, dwóch oczywiście możemy czasami bić, tak? Tylko zawsze powinniśmy pilnować. O, właśnie, podszedł drugi. Musimy wtedy walić uniki nasze, tak? O których już mówiłem. Aha, jeszcze mogę kontrować. Czekajcie, zaraz to wypróbuję sobie chyba. Ej, bo tu są łuczniki i was biją bez sensu. Na razie nie umiem tam żadnych jakichś specjalnych ciosów wyprowadzać, bo w sumie chyba się nawet. O, patrzcie. Ale pięknie, z blokiem dostał. Patrzcie, dobra. Fajnie się blokuje ciosy. Dobra, idziemy najpierw pomóc wszystkich pozabijać, później łupy pozbieramy. O, myślałem, że dwóch uderzy. No wiem, mam mało healtha, ale poczekajcie, zaraz użyjemy bota i się przekonamy. O, fuck, więcej expa. O, jak to tu. Ło, widzieliście? Ja pierdzielę. O, jeszcze jeden? O, ciebie stary to ja już nie widziałem. Auć. Oczywiście możemy na przykład dwa te specjalne ciosy jeden po drugim wyprowadzić. Czyli, ale to długo trwa oczywiście. O cholera. Mało healtha mam, ale zaryzykuję. Dobra, czy coś jeszcze chce mi tutaj wyjść, co? Aha, dobił go, dobra. Tu podniosę, o, potka na przykład z niego dropa, eliksir zdrowia tak zwany. Fajnie, fajnie, o, idą kolejni, dobra, zajmiemy się nimi. I widzicie, jak chyba skończymy falę przeciwników, to nam się automatycznie. Ała! Ja nie chcieć! Kurwo! O, nie uniknąłem.
Powinniśmy się zawsze na jednym przeciwniku skupić, bo specjalne ciosy, jak widzicie, nie działają, po prostu... O, blokuje, cholera, co? Mamy drugi poziom, zaraz rozdamy sobie punkta w skilla i wam pokażę wszystko. Dobrze, zakończony. O, ona go zakończyła, ładnie. Yeah! Pięknie, nie ma żółba, bitches. No czasami są takie momenty, że naprawdę dużo ich się respi. Dobra, mamy drugi poziom, nice. Pozbieramy, pochodzimy tutaj chwilę, bo tu wszystkie itemy, ale ja to chyba podczas walki tak zbieram. O, patrzcie, wszyscy wbili poziom, dobra, fantastico, buenos, tylko chciałbym iść pod początku wszystko pozbierać, czyli yep. O, no dobra, specjalnych się nie, o, patrzcie, potek, potek, highseek, tam już byliśmy. Dobra, idziemy exploring robić, no bo mówię, tu jest naprawdę dużo rzeczy poukrywanych. A to jest naprawdę cenne, tym bardziej, że te strzały są nam diabelnie potrzebne, bo im mamy więcej strzał, tym po prostu łatwiej przejdziemy jakąś lokację, tak? No i patrzcie, ile tutaj mamy tego wszystkiego, nie? Zresztą nie, we wszystkim coś jest. Mamy na przykład skrzynię i musimy podejść, kliknąć i mamy w nim tak, łuk myśliwego, jakiś lepszy może. Zaraz zobaczymy, elixir i hajs, dobra, weź wszystko. No, na początku wszystko będziemy brali, oczywiście, nie wiem, może później będzie już czegoś taki nadmiar, że nie będziemy musieli podnosić. Nie wiem tego jeszcze, więc nie po... O, patrz, to jakieś kroki takie lodowe są. Hajsy... S-badaj? O. O! Strzał 12 i... na ramienniki. O lul. Patrz, jakie fajne. Jeszcze widzę beczki te. A tu tylko mieliśmy hajsy. Dobra, idziemy do ekwipunku. Bo musimy rozdać i wszystko. Siła zwiększa obrażenie zadawane przez broń do walki wręcz. To będzie dobre. Zręczność strzały też zwiększa. Pancerz wola. Co mi wola daje? Zwiększa twoją maksymalną moc oraz szybkość, jaką zyskujesz wykorzystywaną moc. To chyba nie bardziej dla nas. Wytrzymałość. Zwiększa twoje maksymalne zdrowie. A o ile? A w ogóle, co level też dostajemy, widzicie? Mamy 108 health, mieliśmy stówkę. Myślę, że na razie daję sobie i tak... O, a ile to punktów mam? Aha, wow. Po 3 punkty na poziom, dobra. Będę ciskał na razie siła, zręczność, później wytrzymałość, tak? Myślę, że to będzie optymalne. Wiem, że wytrzymałość by mi się bardziej chyba przydała, bo bym więcej wytrzymywał na arenie. I healtha jeszcze. No dobra. Potwierdź, no. Tak, zachowaj zmian. Dobra, tam już chyba rozdaliśmy i nam zaakceptował. Punkty umiejętności. Szybki atak, który zada pojedynczym celowi dodatkowe obrażenia. Tak, to miałem wcześniej, ale tu widzę, że jeszcze jest skill na łuk. Strzała z większą siłą, dobra, ale w sumie na dystans. Nie, dobra, bo to będziemy teraz głównie walczyć, tak wiecie. Fight to fight, czyli podchodzimy pod przeciwnika i go klepiemy. Tak, na razie damy sobie tą umiejętność, później walniemy sobie w tego łucznika, ale to na kolejnym poziomie. Potwierdź. Tak, zachowaj zmiany. Dziękuję. Czy na pewno mi się rozdało? Czekajcie, na pewno... Aha, jeszcze EQ muszę sobie założyć. Strzały mam. Nie wiem, czy 40 to jest chyba maksymalnie, wiecie? Musimy trochę wystrzelać ich, żeby to, co zbieramy, żeby nam się dodawało po prostu. Tak, tutaj nam się dodało, statystyki też nam się dodały, sweet. Tylko czemu ja nie mam tych rzeczy w ekwipunku, co? Czekajcie, bo czegoś tutaj... Podniosłem jakieś na ramienniki, nie wiem, czy on to może od razu założył, co? Korpus. A nie wiem, dobra. Może później obczajmy. Tu już wszystko obadaliśmy. Tam, w takich miejscach się nie da przechodzić, co tam widzicie. Dobra, tutaj mamy jeszcze, aha, bo ich... O, jakiś miecz. O, luju. Aha, to ja muszę kliknąć, tak? Żeby tu znaleźć coś na ramienniki. Patrzcie, zakładamy. Nowy łuk mamy. Czy on jest lepszy? O, cholera, jest lepszy. Nowy miecz mamy, możemy mieć dwa. Poobijany wojenny miecz więzienia. Ten ma ile? A ten ma 47, ten ma tyle. Dobra, bierzemy to. Ho, ho. A nie, bo to jest miecz dwuręczny, ale to i tak nam na razie chyba nic, bo to walka wręcz, więc... Więc taki wał, dobra, czyli już wszystko wiadomo. Mamy inny miecz, 80 obrażeń i dosyć tak, bo to jest dwuręka, to trochę wolniej chyba bijemy. Ale dobra, łuk, mamy inny łuk. Wow, wcześniej chyba nawet nie zmieniłem tego. Ło, trololo.
Dobra, popatrzymy w te skrzynki oczywiście. No mówię, eksplorowania jest dużo. Jeszcze zobaczycie zaraz jedno miejsce, gdzie tu jest dużo skrzynek. Strzały znalazłem. Właśnie, teraz dostałem 6 strzał. Przed chwilą miałem 40. Idę sprawdzić, czy mi się dodały. Nie, dobra, trzeba wystrzelać strzały. Cholera, mało. 40 można nosić ze sobą. Jakby było nieograniczone, to ja lubię takie gry. Lubię to. Hajsy kolejne. Mohomora chcę. O, oh fucking shit. O, oho, dobra, weź wszystko na razie. Wejdźmy do ekwipunku. Tu coś nowego mam. Aha, ale to jest na wyższe poziomy, dobra. Poziom, nie wiem, który nie jest wypisany. A nie, bo to tylko na obrońcę, to bym mógł im dać, czy coś? Żeby oni lepiej byli uzbrojeni? Ciekawe. O, czekaj, jest tam opcja daj. Daj. A nie, czekajcie. Daj. O lol. Farin. Trololo. Nie wiedziałem tego. A tu co jest? To jest miecz jednoręczny. Ten miał ile? 41, ten ma 50. Tutaj tym będziemy używać. Tym będziemy się klepać. Nic więcej tu nie mamy. Dobra, lecimy na sprincie. Ej no. Proszę pani, proszę się stąd wykaraskać. Pójdziemy sobie tędy. A co tam? Na razie nie idziemy dalej, bo tutaj są kolejne skarby. Tu jeszcze chyba coś znajdziemy fajnego, mi się zdaje. Bo muszą nas trochę poduzbroić. Też wiem, czemu tak lamiłem w poprzednich tych. Znaczy, jak grałem Sedlaya i wtedy. Bo ja ekwipunku, bez ekwipunku biegałem, nie? A tam później są takie monstra do zabijania. Otwórz skrzynię. O, patrz, mamy hełm jakiś fajny. A założę sobie. Trololo, wtedy też hełmu nie miałem. Fajnie, tu się już zaczyna wyglądać na początku gry. A ja wtedy nic nie miałem. Nago se latałem. A co tam? Patrzę, może coś w krzakach niewidzialnego jest. Ale chyba nie tym razem. Tu był jakiś fajny bug. Trochę lewituje, ale dobra. Dobra, nie opieprzamy się. Idziemy. A tu jeszcze, wow, tu jest jeszcze ruina. Czekajcie, album ominął. Muchomory. Skrzynka. Hajsy. Monety, elficki kamień, wytrzymałość, what? O co z tym chodzi, idę sprawdzić. Kliknij dwukrotnie, aby obsadzić. A w czym mogę to obsadzić? Aaaa, złota bransoleta, nie mogę otworzyć tego. 5 podków mamy, fajnie. Siła, wytrzymałość, no. O fucking shit'a. Jak to mam dodać? Enter. Ej, nie mogę tego dodać. O, w blasku klejnotu, bo to jest gra coś na Steamie i mam oryginalną, tak w sumie nie powiedziałem, nie? Dodałem sobie 5 siły do miecza. O, trololo, jeszcze więcej będę bił. Mam 18 siły. Wow! Wytrzymałości też sobie dodam. Do łuku. Do łuku. Aha, dwa razy muszę kliknąć, dobra. Wow, zaczyna mi się podobać. I wcześniej nie wiedziałem o tym wszystkim. Też mi się podobało, to teraz mi się jeszcze bardziej będzie podobało. Dobra, tu nie możemy wejść, lecimy. Fight to me. Tam coś było, nie? Mhm. Musimy się wydostać z tych tuneli. Oloju, ktoś otworzył bramę. To dobrze, nie wróży. No dobra, wiem co tu się stanie, no. No chodź, już spadnij tam z góry, no a idzie po suficie, kurwa. Fajnie, naucz mnie też tego. Jeep! O, 200! Z jakim ja kijowym mieczem wtedy latałem. O mój jedyny Chrystusie. Dobra, i tutaj mamy tepkę na kolejny tam element mapy. Przejdź dalej. Filmik. Zazwyczaj są filmiki, jak przechodzimy dalej, nie? Dobra, idzie trochę tego bydła. Dobra, później ze skrzynki poprzeglądamy. Tam jakiś u góry łucznik. Ło, to wcześniej tego nie widziałem. Ała! Wow, wow! Jakie to jest OP w ogóle. No! Jak ja to... No ja go widziałem, Gimli, no! A skąd ty żeś wyszedł, co? Matka ci pozwoliła? Pozwolenie proszę pokazać. Tam leci, leci. O, dobra, ja idę snajpera zabić.
Już się na mnie przestawił, bo jestem zbyt blisko niego. Bum, aha, ja, a skilla, to jest skill, czekajcie, patrzcie. To jest taki cios lepszy, nie? I jego, widzicie, on się ładuje, jest pod trójką, jest na pasku, zobaczcie sobie. Ale epicko mi się w to gra, ja wam mówię, ja normalnie, ja tu w nockę zrobię, nagram całą grę. Gra naprawdę nie jest długa chyba. Nie wiem ile odcinków wyjdzie, jak po 20 minut chcę nagrywać. Ale pięknie jest tak. Mamy full health, dobra, ej, bo snajperzy przyszli. Czekajcie. Nie! Patrzcie, tu jest taka tarcza, jakby to jajko, nie? To ja nie wiem, tu chyba obrażeń nie dostajemy, wiecie? To jest, bo to ta magiczka nam to zawsze robi. I oni też mogą umrzeć, tego wam nie powiedziałem, jak umrzemy, co się stanie. Mogą nas podnieść nasi przyjaciele po prostu. O, widzieliście, przed chwilą oni po prostu leżeli, a już są... Jop, skillem, piękny. Idę łuczników zabijać, bo mi się to nie podoba. Pod łuczniku nawet nie powinniśmy podchodzić w tym momencie, w którym ja jestem teraz tu. Co on ma na twarzy? Widzicie to? Kącie ostrał gościu? Ale unik. Ej, bo ja mam tu kontry przecież. Ło, 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 ło! Czwórkę. Nie, piątkę chcę kliknąć, żeby się zaczął leczyć. Ty, snajpa time. Patrzcie, strzelamy jedną strzałę i podchodzimy, zanim on przez reloaduje łuk. Wiecie, o co chodzi? Ty biczy szmato, no. Dobra, tam mamy jeszcze snajpera. A tam biją się, dobra, nie się biją. Ja załatwię tych, co są dalej, co w moich strzelają. Bo ja nie pozwolę na to. Nie! Fucking shriek. Co to było? Fucking shriek. Wpiszcie to w nowy słownik jakiś, nie wiem. Słownik Maxiora zróbcie czy coś tutaj. Nie! O! Chodź tu! No nie, no nie dojdę do niego. No nie, no i nie podziałało, dobra. W dupsko! Oraj pole na traktory, nie? Ło, trololo, ale żeśmy bydła zabili. Wcześniej wiecie ile to biłem? Chyba z 20 minut. Dobra, idziemy pozbierać łupy, idziemy poniżej te skrzynki, bo tu po drodze widziałem. Widzieliście, dużo ich było, ale ładnie poszło. Ale mi się chce w to grać. Naprawdę, jak na grę za 20 zł, ja uwielbiam po prostu ten typ gier i jeszcze to jest władca pierścieni. O! Zbierz przedmioty. What the fuck? Weź wszystko. Trololo. Tam też coś takiego stało? A jest tam rzeczywiście, patrzcie. Do takich kupek trzeba podchodzić, bo abym to ominął. Eksir mocy, patrzcie, tej. A czekajcie, ja teraz chcę zobaczyć, czy ja w ekwipunku... O, mam full strzał znowu, fajnie. Czyli mogę strzelać bez problemu, na razie, póki co. Bo się dużo strzał znajduje, ale później pewnie będzie wszystko na odwrót. Będzie pewnie po 20 mieczy za przeciwnika, a dwie strzały na 10 otwartych kufrów i tak dalej. O, patrzcie, kolejna kupa. Kolejna kupa, hehe. Tu coś jest? Czekajcie, przejdę się. Widzę, że nic nie ma jakby. Dobra, lecimy stąd. Idziemy na górę, bo tam jest chyba ciąg dalszy. Niedługo trzeci poziom, kolejny skill. Tym razem wejdziemy sobie na łuk. Na dystans będziemy ich dupić ładnie. Nie będziemy musieli do nich podchodzić. Ej, czekajcie, bo tu u góry też można chodzić. Tej. Tu też są te. Tu trzeba, exploring jest najważniejszy. W takich grach trzeba pamiętać. Strzały hajs, no to trochę mało przydatne. Tam coś jeszcze jest. Co to? O, tu jest skrzynka jest nawet. Której już nic nie było. Eliksiry, przynajmniej dla eliksirów się przydaje tutaj przychodzić. Tam skrzynka jest na końcu, ja to widzę, lol, wcześniej tutaj w ogóle nie... Nie, dobra, ja nie umiem grać w tą grę. Znaczy teraz już umiem, wtedy nie umiem w ogóle. W porównaniu do tego, co ja teraz robię, a co wtedy, nie? Odwiedzimy tą skrzynkę i zakończymy odcinek i będzie idealny. A co to jest? O, znowu zbadaj. Wow! Seriously? Kocham tą grę. O lol. What? O co tutaj chodzi? Kusza, kusza! Hajsy, 116 monet.
Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzień dobry, trzymajcie się. Cześć, papa, 20 łapek, czekam. Elo.